Hanka, a ty tu? Nie wychodź, mam z tobą porachunek. Tak, tak, już wiem o co chodzi. Pokazałabym ma wiele taktów, gdyby o tym nie mówiła. Taktu? Taktu? Ty śmiesz mówić o takcie? Ty, który taki skandal wywołałeś pod rodzicielskim dachem. Jak się to rozniesie po ulicy, to chyba dom sprzedać i wynieść się do Brzuchowic czy na Zamarystynów. To moja rzecz. Bezwstydnik. Do tego doprowadzić, żeby mi potem byle kto oczy wykalał. O, przepraszam. Tym byle kto to mam być ja? Tego już zanadto. I to ciocia tak mówi. A czy wiecie, ciocia, że ja potrzebuję tylko dwa słowa powiedzieć, aby ta śliczna historia inaczej wyglądała? Co powiesz, to będzie kłamstwo. Takie jak ty, nikt nie uwierzy. Jaka ja jestem, to jestem. Ale nigdy nie dopuściłabym się tego, czego się tu dopuszczono. Więc o tym, że ciocia o Hance od początku wiedziała. Nieprawda. Aha, nieprawda. Przez palce się patrzyło, przez palce. Dopiero teraz, jak grozi głośny skandal, to na Zbyszka, na Hankę. A to ładna historia. I w jakim celu? Żebyś w domu siedział. A, rozumiem. Ona kłamie. Ona prawdę mówi. To bardzo na maminą moralność patrzy. Kłamie. Nie kłamie. Prawdę mówi. Ja to czuję, ja to wiem. To jest to, co tu pełza tak brudno, tak ohydnie, co to za ściany byle nie wyszło, ale kto wiatr sieje, ten burzę zbiera. Hanka! Zbyszek! A chce mama wiedzieć, co zrobię? Chce mama wiedzieć? Ja się z Hanką ożenię. Jezus Maria, szlak mnie trafi. Mamo, przebacz im, błogosław. Odczep się. Hanka, rzuć te łachy. Zostaniesz tutaj na zawsze. Ale mi pani wypowiedziała. Zostaniesz, ja się z tobą żenię. Rany boskie. Ja nie pozwolę. To się na nic nie zda. Zbyszko, upamiętaj się. Felicjan, widzisz, jaką twój syn daje nam synowe? No różże się, ty ojciec, przeklnij go czy co, może się upamięta. To na nic tak będzie. Niech raz taka szpetota unurzy się we własnym błocie. Rany boskie, jak mi się kto spyta, jak moja synowa z domu. To powie mama, że nie z domu, ale z chałupy, to będzie najgorsza kara. Hanka, pani do nóg i proszę o błogosławieństwo. Proszę wielmożnej pani, ja przecież... Idź precz! Felicjan, odezwij się! A niech was wszyscy diabli. Nie wytrzymam, daję słowo, nie wytrzymam. Siadaj, Hanka, siadaj rzędem obok mamy. Teraz tu twoje miejsce. Zbyszko! Siedź! Siedź, nie ruszaj się. Ja chcę otworzyć. Ktoś idzie. Niech kucharka idzie otworzyć i powie, że obie panie Durskie przyjmują.